Siemanko, cześć, witajcie, ja jestem Chris, a to co tutaj widzicie to jest serwer Godcraft. I tutaj właśnie, na serwerze postanowiłem sobie pograć, założyć gildię, zacząć rozwijać się tutaj, a nawet to nagrać. Tutaj, gdzie się znajdujemy, jest to teren mojej gildii, mojej gildii. Właśnie budujemy zameczek. I właśnie tak sobie zaplanowałem, że... postanowiłem zrobić z tego jakby serię taką. A jednocześnie przy okazji chciałbym was sobie zaprosić do grania, żebyście przyłączyli się do mnie. Każdy mój widz, jeżeli ma, pod warunkiem, że ma TeamSpeaka, może się do niej przyłączyć tutaj i grać ze mną, tak jak tutaj ci właśnie ludzie z TeamSpeaka, z którymi gram. Naprawdę atmosfera gra nam się fajnie, współpracujemy, pomagamy sobie. Wymagania wiekowe raczej nie stawiam niczego takiego. Po prostu chodzi o to, żeby pograć razem, żeby się dogadać, zapoznać. Czy taki bliższy kontakt też z widzami, żebym miał. I no. Tak. I więc robię z tego serię. Będą w tej serii wyprawy typu gdzieś na wojnę, na przykład będzie atak wojna gildii naszej z gildią jakiegoś wroga, na przykład, dajmy inną gildią. To wszystko... takie wojny będą nagrywane. Tu widzicie, mam mojego buga z teksturami tego serwera, to muszę je przeinstalować, znaczy używam tego, co mi serwer poleca, a tekstury można pobrać ze stronki i samemu wgrać, i tak zrobię, to tego buga problemu nie będę miał. No, ale na razie tak. Ogólnie jestem u vanirów, czyli jestem u elfów, inaczej tak prościej mówiąc. Kresą gram szampierzem, czyli wojownikiem takim, taki zabójca według mnie. I tak, właśnie budujemy mury w zamku, znaczy ja buduję. Nasza farma na razie jest taka niepokładana, tutaj wszyscy pracują. Tam mamy ekspiarkę własną, tam mamy wejście ogólnie, bo tutaj wejście nie powinno dać... Nie ma też wejścia z żadnej strony, tak się tutaj nie da też wejść. Wszędzie jest, mamy kuboida. Jeszcze to tu utrudnimy wejście, jakąś może lawa będzie spływać, takie inne główienka, żeby... Bo obrona stuprocentowa. Jedne wejście to jest ta wieża właśnie tutaj. Pokażę wam, te mosty. Będą też podpórki. W ogóle masę czasu tutaj spędzamy na... Fuck, tam są tego, nie świetnie tego. Dużo czasu nam zajmuje kopanie piasku. I ludzie, czyli do gildii właśnie, potrzebujemy ludzi do gildii, żeby więcej piasku, czy no, żeby chodzić na wyprawy, kopać piasek. Ogólnie tutaj korona wieży będzie jeszcze zmieniona, taka powiększona na boki. Zajem będzie wyglądał tak. Tam będzie taki jeszcze budynek tak w środku, tam to się, że będzie. Tutaj będą farmy, zwierzęta i w ogóle inne takie rzeczy. Może jakiś magazyn jeszcze jakiś osobno będzie. Podziemia też mamy tam, że będą wybudowane tam kopalnia nasza będzie. Eksperka jest tam 2 km, nie, 200 metrów, sorry. 200 metrów. Do spawna jest jakieś 2 km stąd. Też do spawna, do spawna, bo to jest mapa surowcowa. A... No. Fuck, jakiś lak mnie złapał. Hamski, dobra. A na mapę surowcową przechodzi się ze spawna. Ja, bo mam jakieś SMS-a, że coś tutaj napisał. Przyszedłem sobie raz, dwa. O, proszę, ale dziwne. O, jak miło. Chwila. Przepraszam, że tak tutaj na wizji, ale to jest naprawdę za śmiesznego. Tak wiem, wiesz co, chyba to przytnę, to pisanie S-a. Przepraszam was bardzo za to, ale to jest naprawdę lekko wymagające. Czy potrzeba... Ty ważnego, to jest ważna sytuacja, bardzo śmieszna i trochę ten... Okej. Okay. Także... stąd idziemy teraz dalej. To w sumie oświetlę może poza nagraniem. Nie będzie to teraz długi odcinek raczej. Chcę wam pokazać naszą gildię, chcę was do niej zaprosić. Tutaj nasze zejście do podziemi mamy. O, tak na razie wygląda. O, tutaj było w użyciu TNT. Pozdrawiam T-Seria, czyli głównego administratora serwera. Jest on teraz? Albo nie. Chwila. T-Serio, pozdrów YouTube'a. Ale chyba nie, ale nie wiem, czy przeczyta to. Może awczyć. I no.
Nie ma, okej, chyba go nie ma. Nieważne. Nie wiem, mogę się też powtarzać, czasami mogę, bo tak mówię to na spontanie lekko. Zawsze by na spontanie wszystko. Ale jakoś w ogóle nie mam... Nie mam... Znaczy po prostu mam przykład... Jezu, co on robi? Ja nagrywać. Ogólnie... Kurde. Chcecie z nich wenę. Okej, to jeszcze raz. Ten odcinek będzie pierwszym odcinkiem z tej takiej pobocznej serii na serwerze GodCraft. GodCraft jest naszym, jest najlepszym serwerem RPG. I no. I jest naprawdę bardzo fajne, wszystko jest bardzo fajnie rozbudowane. I tak mi się to spodobało, tak się zaczęła bawić tą gildią, muszę postanowić nagrywać. Zaraz. Chwila. Teraz nagrywam. Albo dobra, fuck, kobla. Już dodaję. Okej. A więc... tak, teraz zobaczycie w akcji, jak dodaję do klanu, czyli... Klan... Invite... Erlej... 9-8. I każdy z was może dostać takie zaproszenie. Tylko musi mieć TeamSpeaka. Okej, dobra, teraz znowu klam. Trust Erlej 9-8. Nopin, znaczy niewolnik, Chris. Też bez RZ. Boże, gratuluję. Nagrywasz dzisiaj. Ja też. Też się pisze, a nie też. Sorry, ale muszę, bo to... No. Okej. Więc TeamSpeak, wszystko będziemy mieli w opisie. Dołączcie do TeamSpeaka. I wejdźcie na kanał Gildia Hunters i tutaj mówicie do mnie, że chcecie dołączyć do gildii, ja was przyjmuję, ale warunek jest taki, że jak gracie, musicie być na TeamSpeaku. Nie ma opcji, że gracie i nie ma was na TeamSpeaku. Znaczy jest taka opcja, tylko że wtedy mówicie, jak jest sytuacja, że nie możecie rozmawiać, to mówicie, że nie możemy rozmawiać, czyli nie możecie rozmawiać i na przykład wbijacie na TeamSpeaka i jesteście, macie mikrofon wyciszony. No bo TeamSpeak jest podstawą, bo wolę podczas wojny nie pisać. Teraz atakujemy z lewej, potem z prawej. Uwaga, idą z góry. Lepiej to mówić na TeamSpeaku, tak? Takie logiczne trochę, nie? Dlatego proszę się nie obrażać na mnie za to, że wymogą jest TeamSpeak, ale no... Logiczne trochę jest, nie? Przynajmniej jak dla mnie. Tutaj wejście. Tą skrzynię trzeba przenieść z żarciem. Mam siekierę. Tu jest jedzenie tej skrzyni, to jest dla wszystkich. Właśnie, żeby to nie było zamknięte, to wyniosę tutaj na razie przed zamek. Postawić im. Tuk. Dobra. I tak, jedzenia mamy już trochę, więc to nie jest aż problem. Nasza farma w miarę działa, więc nie mam problemu z jedzeniem. Chcę wezmę jeszcze 5 tych makaweczek. Okej. No i sądzę, że możemy zostać najpotężniejszą klasą gildią na serwerze. Będziemy wymiatać. Nie? Masz węgiel. W skrzyni jest wszystko. Kurde. Idę do tego poziomów już. Raz, dwa, trzy. Kurde, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć poziomów, tam jest 16. Tu może być 10, czyli jeszcze 4 w górę. Czyli raz, dwa, albo trzy, dobra, będzie 9. Raz, dwa,
3. Teraz tak, tak zrobimy. I jedziemy na kolejną wieżę. I już nam się sandstone kończy. Masę czasu spędzam tutaj na pustyni z ekipą. I kopiemy piasku. Piasku, piaska, piasek. To jest trochę uciążliwe, ale widzicie, nie mam piasku, piaska, piasek. Kurde, nieważne. Nie mamy sandstone'a po prostu, o. I nasz zamek, nasza budowa stoi w miejscu. I teraz my możemy się wybrać do naszej ekspiarki. Coś z podstawy takie rzeczy niepotrzebne, które się tam na pewno nie przydadzą. Trochę drewna się przyda na pewno, drewno na gdzieś tutaj. Tak, trochę tego. Wiecie, że jakby co zrobić. Okej, okay. I zaczynamy tam słychać w ekspiarce. Oje, ktoś tutaj. Kto padł w wodzie? Tak, chwileczkę, żejcie, chwilę, żeby wzięcie. Okej, to jeszcze tak się musiałem tu cofnąć. Jeszcze muszę dodać do kuboida RLA98, żebym mógł tutaj zmieniać teren. A tak, o 18 godzinie, czyli zostawia się, nie będzie jakiś event. Na dobrze, o 18 zapraszamy wszystkich na święto z okazji pierwszego dnia serwera i będą nagrody. Okej, czyli to może też pójdziemy nagrywać, ale chcę ekspiarkę zrobić. Wziąłem za trochę szkła. Crafting table mam wzięty. I to wszystko chciałem stąd wziąć. I co, idziemy. Tylko żebym nie spadł. Żeby się nie zabił. Bo spaść to tak spadnę, nie? Możesz skoczyć. Okej. Okay. Tam jest ekspiarka. Ja tam doję, bo to... bo tam doję jeszcze raz dwa. Żeby... Chociaż no. Bo nie chcę, żeby tutaj. Dobra. Chyba moje drogi jeszcze nie zniknęły. Trochę czasu mi to zajęło. Skacząc znowu się zabiłem po zaskoku. To było dziwne. Ale okej. Okay. Teraz spokojnie. Nie zabrał temu, dobra. To farta ma. To bym go zabił chyba. Jeszcze coś kilof. Oddaję teraz, dobra, dzięki. Pozdrawiamy Pandorixa 87, okej. Okay. I całą ekipę, całą moją gildię ogólnie. Pozdrawiamy. Teraz muszę tu uporządkować ekufuk. Szybko mam, się liczy, kilofrem mam. Dobra, pochody są. Dobra. Chyba nie, chyba wszystko mi dał. Nieważne. Gildyjnie to może tam mieć. Jak to nie rusza, to gildia. No. Ekspiarka już jest przed nami. Tak, i co ja mówię po raz roku, że zrobię takie cięcia w takich miejscach, żeby nie tego. Że chciałem robić cięcia w takich miejscach. Taka podróż, że to zajmowała jak najmniej miejsca, że jeszcze mógł tego eventa gdzieś tu zmieścić, a nie w drugim odcinku. Dobra, ekspiarka jest na dole. Ekspiarka, czyli to jest taki mob grind, nie mob grind, mob spawn. To jest mob spawn, tam woda. Oni tam niby to zrobili, ale coś tam nie działało. Potem to tutaj próbowali przerobić i zepsuli. Dobra, ja tam wchodzę i zrobię to po mojemu. Okej. Okay. Tuk. Tutaj widzę, że schodki z... A to crafting, z lol. Okej. Okay. Tutaj drabinka, ja nie jestem drabinki. Ja nie lubię drabinek, ja wolę schodki. I tutaj one mają spadać, tu mamy je uderzać, tu mamy je zabijać, dobra. Proszę, widzę, że zjebali jak zwykle wszystko. Ja teraz zjebałem. Robimy tak. O. Dobra. Tu się da przedostać do mob spawnera. Żeby go zblokować porządnie, nie... Nie, fight down. Oni go nawet nie zblokowali chyba. My go zblokujemy zaraz. Może jak umrę. Miałem bandaże, kurwa, zapomniałem. Szybko. Kurwa! Ja nie chcę umierać.
Gdzie on jest? Gdzie już macho? Gim! Mogę go uderzyć, fuck. Jedz coś, please. Marchewka, zdrowa. Chleba mi nie dał, kurde, dobrze miałem te marchewki. Szybko, szybka akcja, muszę wbić wyżej. Muszę, kurde, kolejny. Na dół spadaj. Co jest? Czemu nie mogę budować? Mogę, dobra, jest. Chyba nie zginę, nie? Tylko pochodzę. No nie! Kurwa, mówiłem. Mówiłem im. Szybko, jeszcze... Okej. Dobra, tutaj musimy zrobić jeszcze wyjście. I mamy teraz zablokowane to. Waypointy, deathpointy wyłączymy. Dobra. Tutaj ten pan gdzieś powinien spać, okej, o tu jest. Ale my tutaj powiększymy lekko. Na 4. Żeby było większe lekko. Powiększymy lekko, żeby było większe lekko, okej, dobra. Mój tok myślenia, mój tok mówienia. To tutaj rozdzielamy. Fakt, że do 16 wychodzi, no trudno. Nie za dużo szkła, czy raz fajny, bo coś jej rozwalę zaraz, coś tutaj tego. Wymiana jakaś, okej, może być tyle. Wiązłem pająk. Czy on się zrespił? Czy może tamtego nie dobiłem? Chcemy to zrobić podwójnie. Tak. Tutaj to wykopać. Tak, tabliczki nie mam. Też teraz tabliczkę zrobi, też trzeba tabliczkę dodać. Tutaj crafting, okej, już się mylę, gubię. Deski dał, okej. Są deski, to się liczy. O, czy teraz, kurde! Teraz to już wychodzą, kiedyś była tylko jedna. Więc fajnie. Dobrze zrobili. Okej, teraz to tutaj. Trzeba się rozkopać. Lekko, żeby było większe pomieszczenie trochę. O, tak. To jeszcze też odwalimy. Oświetlimy też, żeby nie było za ciemno. O. Tam ktoś coś zbiera, chyba tam Ghost zbiera coś. Tak, Miko Ghost zbiera. Zrobimy teraz tak. Oby działało, bo jak nie, to się wkurzę. Tu powinien spadać. Weźmy teraz do góry, zobaczmy. Jak one spływają? No, da mi się ponieść w wodzie. Tu, okej. Czyli dobrze idzie, dobrze leci. No, mam nadzieję, że niczego nie zrypałem, że wszystko dobrze. Że eksplatka cała dobrze wyszła. Patrz, no, chyba będzie spoko. Cóż. Czas to zostawić. Sprawdzimy, że działa. To zbijemy. To. To są pochodnie. A to powoli zaczniemy zbijać. To. Dobra. Tak! Wyleciał ham. Menda jedna. Dobra, nikt mi tu pomaga na szczęście. Fak mi się nie skończył, dobra. Mój Orient. Szybki.
Gim. Dobra, padł. 3. Okej, chyba zrobiłem dobrze. To nie, to nie jest za jasne, tylko po prostu mil dolecimy jeszcze. Żeby nas podały i... Proszę lekko samej gminy... Nie wiem, lewicę zostawić. Żeby mi życie trochę spadało, po prostu upadek. Wiecie, po co chodzi mniej więcej mi. Tutaj jeszcze. Tak, nie, jeszcze. O, diament leciał, fajnie, przyda się. Cóż, dead rock? O lol, nie, to wyszło trochę. Okej, tak musi wystarczyć. Kurde, dobra. Nie będzie tam zapytać, jaka jest. No tu będzie spadać, jakiś czas się resztę spadać i... No, co jest? A, ten już. I ekstra trafia do nas. Zaszły level jaki mam? Mam level 9. To muszę już nabijać na ten level dalszy. A widzicie, jak słodka w miarę działa. On tu spadają za jakiś czas. Zaczy się sobie stanąć w tym miejscu. Lognąć się, tylko no chciałbym to tam może zabić, więc lepiej z cennego lepiej cennych rzeczy, które nie mieć. Lognąć się. Potem bębionki powybijać je. I będzie spoko. Jeszcze mam taką dziwne wrażenie, mam takie dziwne wrażenie, że tam jakaś pochodnia jest zwiększona. Kolejka. A, kolejka do ekspiarki, okej. Okay. Dobry pomysł. Bo była kłótnia niedawno. Jeszcze... Wiedziałem. Okej. Okay. Ekspiarka skończona. Plan home. Okej. Okay. Ekspiarka skończona i coś tam w ogóle. Napisałem im to, mogą pójść sobie teraz sami poćwiczyć, że pobić tam, powalczyć w ogóle. A ja się z wami żegnam. Nie wiem, czy dodam tego. Nie wiem, czy dodam... nie wiem, kurde. Nie wiem, czy dodam, czy ten event, który będzie za chwilę, dodam w tym odcinku, czy może w innym. Dlatego na razie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania. Zapraszam was na ten serwer. Zapraszam was także do grania z nami, na TeamSpeak'a, dołączcie do mnie i grajcie, bawcie się z nami, poznamy się, bawimy się, mam nadzieję, że wydaje się, że będzie fajnie. Dlatego komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i wbijajcie na GodCraft, czyli polski serwer RPG, IP graotron.csrv.pl i takie samo IP to jest... tak samo IP, to jest TeamSpeak. Więc trzymajcie się, zapraszam, wbijajcie i grajcie z nami, współpracujcie i w ogóle cześć! Święty Mikołaj. Mikołaj da prezenty. Kurwa, jak się czantowało komentom? Ty się mnie to pyta? On ma tego, jest na TeamSpeaku, ale ma mikrofon włączony, on za mnie nie słyszy. Jest okej? Rebitwie. Dobra. Enchant nazwa. Ale jak kurwa, jaka nazwa? Fire Aspect na przykład? Pewnie tak. Dobra, jest. Uuu, podpalenie 5 lat? Tak. Co mi dał? Tylko dobra. Dobra, a więc eventy wygląda tak.
że wszyscy gracze są jakiś prezent od naszego kochanego admina. Można dostać albo można dać 5k expa, to jest maksymalna ilość expa. Ja jednak sobie postanowiłem wybrać mieczyk z enchantem, bo gdyż enchantu nie możemy sami zrobić. Robi tak, jakby co dobra, tutaj. Zabijaj tych, co są za linią, ty zabijaj tych, co wychodzą za linię. Kill. Naprawdę? I po prostu ten. Dobra. Enchantu nie możemy sami zdobyć, enchanta musimy... Kto tu jest, Rosy czy Golden? Teraz? Enchanta musimy sobie sami tego... Enchanta nie możemy sami zrobić, enchanta musimy jedynie tylko... Możemy dostać tylko jedynie z bossów, unikatów. Więc tak, fajny aspekt dwójeczka, może zawsze być zawsze jakiś enchant jest. No, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeszcze krótki właśnie event, czyli każdy dostaje itemek, bądź expa, bądź cokolwiek chce. Dobrze. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam was do innych odcinków. Cześć, pa, pa. Już się żegnałem, więc na to byłem. Pa.